dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Czytanie tekstów kultury na kolejnym seminarium. I witam Państwa i swoich gości, dr. Pana Sandyka i pana dyrektora Tomasza Pietrasiewicza. Są takie miejsca, które sytuują się i trwają w imaginacyjnej topografii. Podpowiada je nam wyobraźnia i dzięki niej te miejsca, których nie ma, istnieją niekiedy mocniej niż realna rzeczywistość, która nas otacza. W dziwną, osobliwą realność tych miejsc wprowadzą marzenie. Wiedzą o nich coś, nasze sny. Z niezwykłą siłą takie miejsca ustanawia sztuka. Porozmawiamy o nich kiedyś. Dziś jednak mowa będzie o innych miejscach, których nie ma. O miejscach nieistnienia. Miejsca nieistnienia to miejsca rany, nieme blizny pamięci. Usunięte z żywej świadomości, ale wciąż ropiejące gdzieś na jej obrzeżach. Rzucające głęboki, niepokojący cień. Bolesne i dlatego omijane. Myślimy o nich niechętnie. Zahaczającą o nie myśl powierzamy truizmom. W najlepszym razie zasłaniamy je gestem upamiętnienia. Zmieniamy je w coś, czym nie są. Odmawiamy im istnienia. Te miejsca o zachwianej ontologii, wyrugowane z naszego świata, zepchnięte w niebyt, wywrócone na nicę, są w istocie dojmująco realne, rzeczywiste, prawdziwe, bo utwierdzone zostały w poniżeniu i śmierci ludzi z krwi i kości, takich samych jak każdy z nas, jak ty i ja. Ci ludzie, ogołoceni z godności, ograbieni z istnienia, bestialsko zgładzeni, żyli kiedyś tą samą miłością, którą raz po raz odnajdujemy w sobie i tą samą nadzieją, która trzyma nas przy istnieniu. To właśnie ta miłość i ta nadzieja sprawiają, że jesteśmy ludźmi. Są jednak takie miejsca, bliskie na wyciągnięcie ręki, w których ludzkie istnienie obraca się przeciwko sobie. W tych nieludzkich miejscach jest coś z piekła. Wieje od nich otchłanią. Spełnia się w nich ostateczna zatrata, która w nieoczywisty, niepokojący sposób zagarnia i nas. Tak. Myślę o takich miejscach jak Majdanek, jak Podkrakowski Płaszów. I właśnie o tych dwóch obozach będziemy dzisiaj rozmawiać. Spróbujemy zbliżyć się do tych miejsc nieistnienia. Nieistnienia, które znalazło dla siebie miejsce pośród nas. Będziemy próbowali raz jeszcze sprostać bliskiej obecności miejsc, które są zarazem przeklęte i święte. W najwyższym stopniu przerażające i całkowicie zwyczajne. Tych miejsc, jak powiedziałem, na różne sposoby nie ma. Choć przecież byliśmy w nich. Patrzyliśmy na nie. Dotykaliśmy rany, które po nich pozostały. I wciąż niesiemy je sobie. To dlatego niekiedy jeszcze krwawią. Dlatego wychylają się w nasz świat. Dlatego bolą. Jedno z takich miejsc opisał Jerzy Ficowski. Jednej z najbardziej wstrząsających książek poświęconych miejscom nieistnienia i odzyskiwaniu popiołów. To jest wiersz bez tytułu i żeby tradycji stało się zadość, to wprowadzenie też zakończę wierszem. Wiersz brzmi tak. Muranów góruje,
na warstwach umierania fundament wsparty o kość, piwnice w wyrwach, opróżnionych skrzyku. Było nie było, jest jak jest. Jest spokój jęków uprzątniętych, czarna luna zdechłego ognia, mocno stoi muranów na pochówku pamięci. Większość listów dochodzi. Było nie było, jest jak jest. I ja, jak on wydźwignięty na powierzchnię popiołu, pod gwiazdy stłuczonego szkła. Było nie było, jest jak jest. Chciałbym tylko milczeć, a milcząc kłamie. Chciałbym tylko iść, a idąc depcze. Tomasz Piotrasiewicz. Ja chciałem się z Państwem podzielić moim doświadczeniem osoby, która dwukrotnie została postawiona przez okoliczności przed propozycją stworzenia jakichś działań związanych z Majdankiem. To było dosyć dawno temu, bo bodajże w 2000 roku. Kontekst jednego z tych działań jest bardzo ważny. To był Kongres Kultury Chrześcijańskiej. I tak naprawdę wtedy po raz pierwszy stanąłem wobec sytuacji, że po pierwsze powinienem coś zrobić, a po drugie czułem, że chcę też to zrobić. To było misterium Dzień Pięciu Modlitw. Także przestrzenią oddziania się tego misterium pamięci był cały obóz. Ja wiedziałem, że w tej uroczystości będzie brało udział około 15 tysięcy młodych osób z Lublina. Więc stanąłem przed taką sytuacją, żeby stworzyć jakiś przekaz dla takiej dużej grupy osób. Alternatywą był taki typowy apel pamięci, gdzie tutaj przed tym Majdankiem, i tak to zazwyczaj się zawsze działo, stawało kilka tysięcy osób przy pomniku, czy na tle pomnika stawali więźniowie i odbywał się ten taki dosyć rutynowy apel pamięci. Ja chciałem zrobić coś innego. W związku z tym, że kontekstem do tego działania był Kongres Kultury Chrześcijańskiej, takie ekumeniczne spotkanie różnych religii, i było wiadomo, że uczestniczą w nim przedstawiciele kilku, czy też nawet kilkunastu wyznań, to pomyślałem sobie, że dobrze będzie gdzieś w tym wszystkim zaznaczyć obecność też właśnie religii, tych różnych religii. Jak Państwo widzicie, są tabliczki gliniane. Wszyscy, którzy przychodzili wtedy na to misterium, mogli zostawić taki ślad swojego uczestnictwa w tym. Czyli te kilkanaście tysięcy osób odbijało swoje ślady na tych tabliczkach glinianych, które w zamierzeniu później zostały, i tak się stało, zostały wypalone. I to jest rodzaj takiego świadectwa tego, co się tu wydarzyło. I bardzo ważnym elementem, takim, który właściwie konstruował to przedsięwzięcie, były specjalnie wybrane teksty, które, a może dalej przejść, które odpowiadały takiej drodze wchodzenia więźnia coraz głębiej w to piekło obozu. Czyli wszystko zaczynało się od właśnie od wejścia przez tą bramę, przejścia przez tą czarną drogę. Później przychodzi moment, w którym zabierano ludziom nazwisko, oni dostawali numer, i w tych wszystkich symbolicznych miejscach były czytane modlitwy. A komentarz, który zbudowany był ze wspomnień więźniów, był
mówiony przez tych, którzy ocaleli, którzy często dali to świadectwo i oni stanowili rodzaj takiego greckiego chóru, który cały czas komentował przejście tego pochodu. Po przejściu całej tej drogi, takiej drogi, jaką przychodził każdy więzień, to jest część tych osób, która czytała te wspomnienia, więźniowie. Ja zaproponowałem takie działanie, że oni wszyscy przekazali swoje numery, numerki, które mieli w obozie, tym, którzy wychodzili. I to było takie symboliczne działanie. Dalej, jeszcze. O! Tu był ułożony drewno. Przypadkowo wybrane numery, kilkanaście tysięcy tych numerów i jakby ci więźniowie dołożyli do tych numerów swoje numery, czyli ci, którzy wychodzili, mogli zabierać jakby na pamiątkę konkretny numer, ale z propozycją, żeby dowiedzieli się, jaki los kryje się za konkretnym numerem. I rzeczywiście po zakończeniu tego misterium, kilkanaście dni później do archiwum na Majdanku zaczęło przychodzić setki listów z pytaniami o to, jakie osoby kryją się za tym konkretnym numerem. W przypadku Majdanka to było tak, że jeden numer nie był tożsamy z jedną osobą. Często po śmierci czy po opuszczeniu przez więźnia obozu ten numer dostawał ktoś inny. Także zdarzało się, że za danym numerem kryło się 10 losów ludzkich. Także chodziło o stworzenie takiej interakcji ludzi z tą sytuacją obozu, ten numer dostawał ktoś inny. Także zdarzało się, że za danym numerem kryło się 10 losów ludzkich. Także chodziło o stworzenie takiej interakcji ludzi z tą sytuacją, w której brali udział. Dobrze, i to jest takie jedno działanie, z którym ja zmierzyłem się w wielkiej przestrzeni obozu. Natomiast coś, co już miało zupełnie inny charakter, to jest wystawa Elementarz w jednym z baraków na Majdanku numer 53. To jest wystawa poświęcona dzieciom na Majdanku. No akurat tak się złożyło, że na Majdanku ginęły dzieci żydowskie, białoruskie, polskie. Dlaczego Elementarz? Bardzo długo wyszukałem takiego słowa klucza do tego, to znowu mówimy, że to jest wystawa, to nie, zaraz wejdziemy do tego baraku, a to nie jest do końca wystawa, to jest coś chyba na pograniczu może wystawy i jakiejś instalacji artystycznej. Ja podzieliłem barak jakby na takie dwie części, taka była zasadnicza intuicja, która uporządkowała moje myślenie o tym, jak ja chcę opowiedzieć o tych dzieciach, że z jednej strony w części baraku opowiadam o takim świecie, z którego te dzieci zostały wyrwane nagle i później wrzucone do obozu, w którym obowiązywał zupełnie inny elementarz niż ten elementarz, który każde z tych dzieci, jeżeli chodziło do szkoły, donosiło w swoim tornistrze. Bo ten elementarz, szkolny elementarz, jakby tworzy pewien świat taki, z którym intuicyjnie się utożsamiamy. On jest elementem budowania w szkole, ta książka, właśnie takiego normalnego świata. To jest tata, to jest mama, to jest siostra. Każdy z nas zna właściwie elementarz. I te dzieci trafiały do miejsca, gdzie obowiązywał zupełnie inny elementarz. Elementarz, w którym pojawiały się nowe słowa z nowymi znaczeniami, jakich nie było w tym świecie dzieciństwa, w ich świecie, świecie dzieci. Głód, transport, krematorium. Ja wybrałem intuicyjnie
kilkanaście takich słów, które były dla mnie słowami kluczowymi, żeby próbować opisać to miejsce. Także podkreślam, jakby Parag został podzielony na takie dwa segmenty zasadnicze. Jeden to jest to ten, który symbolizował ten świat dziecka, z którego te konkretne dzieci zostały wyrwane i wrzucone w świat obozu. Ja bardzo szybko zrozumiałem, że nie będę opowiadał o wszystkich dzieciach. Wybrałem konkretne losy, konkretne dzieci, gdzie miałem jakieś punkty zaczepienia, konkretne historie. Tutaj jest narysowana struktura, tak, też taką dziecinną kreską tego baraku, ale możemy dalej przejść. Po dwóch stronach, zanim tam wejdzie się głębiej do baraku, są takie dwa miejsca, rodzaj informacji poświęconej tej wystawie. Po jednej stronie jest taka informacja o dzieciach żydowskich, a po drugiej stronie o dzieciach polskich i białoruskich. Skąd one się wzięły, opowiedziane są konkretne historie wybrane przeze mnie. Jest opowieść o obozie. I tu chciałem bardzo mocno podkreślić to, że wtedy właściwie zrozumiałem, a to jest taki fakt, który chyba każdy z nas przynajmniej werbalnie przyjmuje, że rzeczywiście dzieci żydowskie od początku, tak jak zresztą Żydzi, wchodzą do takiego obozu, byli skazani na śmierć. Oni de facto nie mieli żadnej innej alternatywy. Zazwyczaj ich ocaleniu towarzyszył jakiś zbieg okoliczności graniczący z cudem. Jakby cały system był ustawiony tak, żeby ich zgładzić. Natomiast w przypadku innych więźniów, oczywiście przy takich warunkach, jakie panowały higienicznych na Majdanku, była bardzo duża śmiertelność, ale jakby ten system nie był z założenia nastawiony na to, żeby doprowadzić do śmierci. I teraz możemy wejść i zobaczyć taki ważny element w tej przestrzeni takiej poświęconej tej podstawowej wiedzy o Majdanku. Okazało się, że na Majdanku mieli trochę zdjęć. Ja pomyślałem sobie, że chciałbym pokazać twarze dzieci, które często są anonimowe. I nie chciałem umieścić w jakimś ciemnym pomieszczeniu, gdzie, czy też pokazywać zdjęć, które cały czas byłyby takie same. Dlatego pomyślałem sobie, że forma slajdów, gdzie z tyłu będzie okno, będzie powodowała coś takiego, że te twarze będą żyły w zależności od tego, ile światła tam z zewnątrz będzie wpadało do tego pomieszczenia. I w każdym jakby w takiej dziurce jest zdjęcie konkretnej osoby. W kilku przypadkach znamy nazwiska, ale w większości to są anonimowe osoby. Dobrze, możemy iść dalej. Pierwszy element właściwie już tej właściwej przestrzeni tej instalacji to jest pozytywka z takim bardzo znanym wierszykiem na Wojtusia z Popielnika Iskiereczka Mruga. I jest oczywiście jak ten wierszyk zaśpiewany. Także pozytywka, tekst tego wierszyka. Możemy dalej iść. Teraz w następnej sali jest, to symbolizuje, jest oczywiste dosyć, szkołę. To są nazwiska tych osób, które ja wybrałem. Uznałem ich los. Halina Birnbach, to jest dziecko, które przeżyło komorę gazową, ponieważ Niemcom zabrakło gazu. I ci wszyscy, którzy byli wtedy w tej komorze, zostali wypuszczeni. Henryk Żytomiński, chłopiec żydowski, którego też los znam, on zginął na Majdanku. Piotr Kirszczenko, to jest chłopiec białoruski, którego też los znamy. I Janina Duczek-Różańska, to jest dziecko, które trafiło tam jako dziecko zamojszczyzny, w czasie pacyfikacji zamojszczyzny. Cała jej rodzina trafiła na Majdanek. A tutaj w tych pudełeczkach są elementarze, jakie one te dzieci mogły mieć. Elementarze wtedy sprzed
z okresu sprzed II wojny światowej, czyli taki białoruski elementarz, elementarz w języku jidysz i polski elementarz. I jak już miałem ten podział tej przestrzeni, to takim zasadniczym jakby dla mnie problemem, bo jak już mam te losy, wiedziałem, że chcę opowiadać o tych konkretnych dzieciach, to jakoś nie czułem, że odpowiednim językiem jest zrobienie właśnie jakiejś wystawy, pokazania tutaj zdjęcia, dopisania do tego życiorysu tego dziecka. I przyszedł taki moment, w którym nie wiem dlaczego, właściwie wydało mi się, że czymś stosownym będzie jakby danie każdemu z tych dzieci studni. Że studnia będzie takim pomnikiem, który ja tutaj w tej przestrzeni każdemu z tych dzieci chcę ofiarować. I to jest normalna studnia wkopana w ziemię, przebijająca podłogę baraku. Także tam patrząc w tą studnię widzimy ciemność. I z każdej z tych studni, poza jedną, wydobywa się dźwięk, wspomnienie tego dziecka, które, czy to już dorosłej osoby, która opowiada o tym, co ją spotkało na Majdanie. Czyli krok po kroku zapadamy się w tą przestrzeń tego piekła Majdanu. Czyli wejście, zabranie numeru, no i później to życie, a później często opis śmierci. Właśnie na końcu możecie Państwo po pierwsze zobaczyć też na tablicach, to są te wybrane kategorie opisujące jakby poprzez ten symbol elementarza świat obozu. Dalej w tych może jest o, na ostatniej ścianie też, bo to jest ostatnia ściana już tego baraku, jest jakby jeden do jednego powtórzone w wymiarach to pudełko, w którym były te slajdy. To akurat zamknięte są. I jak otworzymy to, to w tych miejscach, w których tam na samym początku były twarze tych dzieci, to widzimy otwarcie w przestrzeń poza barakiem. Także to jest takie jedno miejsce, gdzie wychodzę z tej zamkniętej, trochę klaustrofobicznej przestrzeni. Jeszcze ważna rzecz, może to taka jedna studnia, która też jest klamrą do pewnej sytuacji na początku. Ja przeczytałem o takiej historii, która bardzo mocno mnie dotknęła, że po wojnie znaleziono bucik dziewczynki. Okazało się, że to jest bucik dziewczynki, w którym była ukryta kartka, na której było napisane taki wierszyk. Była sobie raz Elżunia, umierała sama, bo jej tatuś na Majdanku, w Oświęcimiu mama. Nazywam się Elżunia, mam 9 lat. I stąd ja śpiewam tą piosenkę na melodię z Popielnika na Wojtusia i Skieleczka Mrugę. I jak otworzymy tą skrzyneczkę, w której jest właśnie ten tekst tej piosenki, to wtedy w tej studni słyszymy tą ostatnią piosenkę. Ona jest jakby taką klamrą do tej prawdziwej piosenki. A to jest piosenka i to jest oczywiście rodzaj apokryfu, bo ani nie ma tego bucika, ani nie ma tej karteczki, ale została opowieść o tej sytuacji. To dla mnie było o wiele bardziej mocniejsze, niż gdybyśmy mieli rzeczywiście tą karteczkę i ten bucik. I to tak w dużym skrócie, bardzo impresyjnie opowiedziałem Państwu o takim swoim doświadczeniu zrobienia czegoś na Majdanku, stworzenia takich dwóch sytuacji. Jedna z nich była bardzo globalna, dotyczyła całej przestrzeni. A tu widzimy to, co widać przez te otwory. A druga była bardziej już taka intymna, związana z przestrzenią baraku. I jeszcze raz to podkreślam, ani razu bardzo świadomie nie chciałem wykorzystywać przedmiotów, które
To jest jedna rzecz. A druga bardzo ważna rzecz, też miałem taką świadomość, że jest jakaś granica, której nie należy świętości prawie, że której nie należy przekraczać. Dlatego nawet te teksty, które były używane w baraku, traktowałem właśnie troszeczkę na zasadzie Ewangelii, że one o wiele więcej mówią niż precyzyjniejsze teksty historyka. I one mają właśnie tą siłę świadectwa. Siłę świadectwa tych ludzi, którzy byli, to jest taka tania metafora, ale w tym jądrze ciemności. I tyle. Dziękuję. I to jest druga opowieść. Drugi. Inne istnienie. Ma synek. Państwo pozwolą, że ja będę świecić i opowiadać stąd od czasu do czasu. Zerknę na tekst, skoro czytamy teksty, ale zaproszę Państwa przede wszystkim do oglądania, nawet podwójnie do oglądania. A moja opowieść będzie nieco inna, bo nie dotyczy spotkania z opracowaniem artystycznym obozu, miejsca po obozie, ale jest historią projektu naukowego, który się wypatrzył i zabrnął w zupełnie inne miejsce, niż się początkowo zapędzaliśmy. Otóż dwa lata temu zaczęłam prowadzić projekt ze studentami na Wydziale Polonistyki, z ludźmi, którzy studiują antropologię kultury. I miało to dotyczyć widzenia i niewidzenia rzeczy w mieście. Znaczy, zadaliśmy sobie pytanie, jak to się dzieje, że w Krakowie, który przed wojną miał co najmniej 20% mniejszość żydowską, były też inne grupy innych nacji, że my właściwie nie widzimy śladów obecności tych ludzi. W gruncie rzeczy minęło tak bardzo dużo czasu. I ten projekt przypominał mi, że wysłuchałam Wojciecha Wilczyka, który opowiadał o swojej pracy fotografowania synagog, budynków po domach modlitwy i byłych synagog w Polsce, który opowiadał o tym, że już zaczął jeździć po Polsce z tym przewodnikiem Eleanor Bergman-Jagielskiego w ręce i sprawdzać kolejne lokalizacje, to po pewnym czasie on już od razu widział, że to była synagoga. Wjeżdżając do miasteczka, wiedział, że to był szter, bo wiedział, jak wygląda jaki typ architektoniczny budynku sygnalizuje synagogę, że okna są w tę stronę, że jest podział przy wejściu i tak dalej, i tak dalej. Więc on mówi, że szybko nauczył się tego języka form przestrzennych, który zaczął być dla niego czytelny, a wcześniej był nieczytelny, wcześniej mijał te budynki, nie mając świadomości, co mija. I pomyślałam, że w takim razie w Krakowie prawdopodobnie mamy ten sam problem. Mijamy żydowskie budynki, domy kultury, szkoły, nie mając o tym wiele pojęcia. Oczywiście mamy ten sam kłopot, który opisuje Elżbieta Janicka w Festung Warschau, to znaczy zbyt mało informacji na budynkach, które powinny się były znaleźć już, ale wciąż ich jest naprawdę niewiele. I okazało się, że w trakcie naszych prac, gdy zaczęliśmy szukać takich miejsc, które miałyby nam zacząć mówić to, czego nie mówiły, najbardziej fascynującym miejscem okazał się obóz, teren byłego obozu w Płaszowie. Tak on wygląda w tej chwili, właściwie nie całkiem w tej chwili, to jest zdjęcie sprzed 2 lat. To jest olbrzymi obszar, który zawsze był na zewnątrz Krakowa. To znaczy, że właściwie myślano o tej przestrzeni jako o czymś, co jest wyłączone z tego miasta. Natomiast po 1989 roku urbanizacja szła tak szybko, że nagle okazało się, że ten teren wcale nie jest tak znowu poza. Zostały budowane jeszcze w latach 70. 80. te tereny wysokiej zabudowy miejskiej, takiej sypialnianej podwórza i Prokocinia zaczęły chodzić na obóz. On rzeczywiście zaczął być taki ze wszystkich stron obciśnięty betonem. Okazało się, że coraz to kolejne grupy ludzi wprowadzają się do budynków, z których się patrzy na obóz, który był właściwie taką przestrzenią nieczytelną, ponieważ teren, który zakreślono żółtym kółkiem, był, tak jak widzieliście Państwo, dziki, w żaden sposób nie zrekultywowany. Nie były poprowadzone tutaj
żadne czytelne rozprowadzenie ścieżek. Te drogi, które tutaj są widoczne, są po prostu efektem takiego wernakularnego, czy takiego spontanicznego działania mieszkańców. Wkraczając na ten teren, można było się zorientować, że się wkracza na teren obozu, ponieważ jest kilka tablic, które informują, że należy się zachować godnie, w związku z tym, że jest tam miejsce specjalne. Od strony ulicy Henryka Kamińskiego jest postawiony pomnik i wokół niego stoi jeszcze kilka innych mniejszych upamiętnień, które mogą dać turyście odwiedzającemu świadomość, gdzie się znalazł. Ale przy niewielkim szczęściu, jeżeli wejdziemy od strony Płaszowa, możemy się znaleźć w takim wielkim zielonym jarze, który w gruncie rzeczy nie bardzo wiemy, czym jest. I studenci, bo byliśmy tam wielokrotnie, właściwie zawsze słyszałam to samo, że to jest niesłychane miejsce, że to jest niesamowite miejsce, że się wchodząc w tę przestrzeń, nagle czuje się, że coś jest nie tak. Oczywiście nie było tak całkiem źle, żeby ta przestrzeń była zupełnie zostawiona bez opracowania. Gmina Miejska rozpisała w 2007 roku konkurs wreszcie na opracowanie tego miejsca, które stało się słynne, oczywiście ze względu na film Lista Schindlera, który w 1994 roku był nagrywany w Krakowie. Film z kolei był efektem popularności książki Toma Kinaliego, która się nazywała Ata Schindlera, zrobionej 12 lat wcześniej, wydanej w 1982. Na konkurs nadesłano 9 prac, to był konkurs dla architektów, nie dla artystów. Ta praca grupy projektowej Proxima z Krakowa wygrała. Projekt oczywiście był bardzo trudny do zrealizowania, ponieważ właściwie artyści mieli związane ręce, mieli zaproponować coś, co jednocześnie uczytelniałoby tę przestrzeń, dałoby odwiedzającemu świadomość, z jakim terenem ma do czynienia, a z drugiej strony nie można było tam niczego zbudować, dlatego że teren obozu obejmuje 68 hektarów. To jest, zobaczcie Państwo, dokładnie tyle, ile zajmuje Stare Miasto w Krakowie. Ja w takim moim prywatnym myśleniu o tych dwóch przestrzeniach, tutaj narysowałam niebieską linię. To jest linia, która przechodzi przez jedno z załamań Wisły i jeśli ją tak narysujemy, to te dwa miejsca stają się takimi miejscami dialektycznymi, tak? Tym, co jest w Krakowie eksponowane i tym, o czym mało wiemy, tym jasnym i tym ciemnym, tam, rodzajem takiej psychoanalizy miejskiej, tak bym o tym myślała. I czasem żartuję, że to jest jak test Rorschacha, tak jak składamy tę kartkę z kleksem, to co psychoanaliza już trochę obśmiała i wiem, że to nie działa, ale metaforycznie rzecz ujmując, trochę tak jest, prawda? Że te dwie przestrzenie funkcjonują jak takie dwa obszary korespondujące ze sobą. Miasto wybrało projekt Proximy, ponieważ najczytelniej, najmniej ingerując, pokazywał to, co chciano, żeby zostało rozczytane. I dzisiaj właściwie nasze badania nad tym terytorium, terenem, okazało się, że wydarzyły się w ostatniej chwili. To znaczy, gdy dokumentowaliśmy to miejsce, gdy tam bywaliśmy, to był koniec roku 2011-2012, więc tuż przed wakacjami w 2012 roku kończyliśmy pracę, a okazało się, że po wakacjach miasto wjechało z buldożerami i ta przestrzeń, która była niedawno taka pełna dzikich samosiejek, nagle została uporządkowana i wszystkie te mniejsze krzaki wycięto, przynajmniej na tym dużym terytorium tego byłego obozu. Zostały wytyczone ścieżki i całość wygląda dużo czytelniej. Nagle zauważyliśmy, że wśród tych traw wysokich są resztki grobów z przedwojennego cmentarza, który tam się znajdował. To są właśnie te groby, z których ten słynny gest ułożenia drogi z macew. To właśnie z tego cmentarza te macewy zostały pobrane. Tutaj jeszcze, czy ja tutaj mam wskaźnik? Tutaj jest jedna jedyna macewa, która się zachowała Abrahamera. Te drogi tutaj tymi jasnym kamieniem wysypane to są drogi obozowe, ponieważ zdecydowano, że jedynym bezpiecznym miejscem, po którym można
przeprowadzić turystę, to są te drogi, które kiedyś w obozie istniały, bo tylko tam nie rozrzucano prochów. Przez obóz w Koszale przeszło 25 tysięcy ludzi, tak przynajmniej takie są szacunki, i 8-10 tysięcy ludzi zginęło na tym terytorium. Ich prochy zostały rozsypane, nie wiemy gdzie. Znaczy, mamy znane lokalizacje dwóch masowych grobów, nie znamy lokalizacji trzeciego. Natomiast wiemy również, że kwestia szczątków jest dużo bardziej skomplikowana niż umiejscowiana. No i zaczęliśmy myśleć o tym obiekcie trochę inaczej niż na początku zakładaliśmy. To znaczy kwestia widzialności i niewidzialności zupełnie odeszła na drugi plan. Zaczęliśmy zastanawiać tak naprawdę, że w gruncie rzeczy istniejemy w bardzo trudnej sytuacji w Europie Środkowej i nie mamy języka do nazwania naszego doświadczenia wobec pewnego rodzaju miejsc, których umieliśmy już powiedzieć, o co nam chodzi, ale nie umieliśmy znaleźć nazwy dla tych miejsc. Co chodzi mi po głowie? Jakby skonceptualizowałam sobie, dałam sobie radę z powiedzeniem, o czym myślę. Po wizycie w Berlinie, w oglądnięciu czegoś, co się nazywa Berliner Mahnmal, czyli berlińskiego pomnika pomordowanym Żydom Europy. Na boku mówiąc, lubię słowo Mahnmal, bo to jest taki rodzaj określenia na pomnik, którego my nie mamy. Znaczy my mówimy tylko pomnik, a Niemcy mają i Denkmal, czyli to, co ma przywoływać rodzaj myślenia, prawda, wspomnienia. I Mahnmal, który oznacza napomnik, napominanie, tak? Przestrzeganie, czyli przestrzegonnik, napomnik, może to byłoby jakieś tłumaczenie, ale to jest taki typ upamiętnienia, który nie ma gloryfikować, tylko ma przestrzegać przed tym, żeby to się nie powtórzyło. My jeszcze nie wymyśliliśmy słowa na taki rodzaj opracowywania przestrzeni. Niemniej jednak ten projekt zrobiony przez Petera Eisenmana, otwarty w 2005 roku. Pewnie Państwo widzieli to na różnych zdjęciach, gdzie jest to obiekt znany. Eisenman ułożył w centralnym miejscu Berlina takie pionowe sześciany betonowe, które tworzyły taki rodzaj szachownicy. I tych sześcianów dokładnie jest 2711. I przeczytałam uważnie materiały, które zostały wydane na rzecz otwarcia pomnika, bo tam sporo tekstów wspomnieniowych, teksty również ideowe samych twórców. I Eisenman mówił tak, że chciał stworzyć projekt, chciał stworzyć pomnik, który byłby odpowiedzią na masowość śmierci. Znaczy, masowa śmierć jest zawsze zdezindywidualizowana, zanonimowa, tak? To słowo tutaj Pana padało parę razy dzisiaj. I jak zrobić, żeby z tego wybrnąć, żeby uświadomić pojedynczość, tak, każdego aktu zgonu. Ja sam w końcu powiedział, sztuka nie ma na to języka. Nie ma możliwości upamiętnienia pojedynczej śmierci w języku sztuki, dlatego że śmierć masowa wytrąciła nam narzędzia z ręki. Umieliśmy pokazywać śmierć, umieliśmy pokazać pojedynczą śmierć, ale masowe ludobójstwo XX wieku nie umie się wyrazić w języku sztuki. Ja mówię, zrobiłem co mogłem. Postawiłem 2711 steli. Stele to są kamienie nagrobne, więc on wyraźnie powiedział, to jest rodzaj pomnika nagrobku pomordowanym Żydom Europy. Tym, którzy nie mają pojedynczych nagrobków. I w materiałach do towarzyszących otwarciu pomnika jedna z członkiń rady nadzorczej, która była radnym fundatorów pomnika, Lia Roche, powiedziała takie zdanie, które potem pamiętałam, nie wiedziałam dlaczego pamiętam, w końcu wymyśliłam z niego, to zdanie mi wyjaśnia mój problem z nazwaniem z Poszowa. Lia Roche powiedziała tak, że dobrze ten pomnik powstał, bo teraz w tym kraju żyje się lepiej. W tym kraju żyje się lepiej, dlatego wybrałam właśnie to zdjęcie, które wyraźnie pokazuje, że w jednym kraju żyje się lepiej po powstaniu tego pomnika. A teraz zastanówmy się, co się dzieje w tych krajach, w których zostały owe ciała, które nigdy nie dostały nagrobka, które tutaj mają ten symboliczny taki nagrobek wedle takiej ekonomii synekdochy, to znaczy rzecz pars pro toto, pojedyncza rzecz dla wielu rzeczy. Więc zadam sobie pytanie takie, które może w ostatnim czasie politycy bardzo zdezawuowali i nic z niego nie ma, ale no jak się żyje? Jak się żyje tam,
gdzie trzeba codziennie patrzeć w twarz śmierci, jak mówił Roche Foucault, Roche Foucault nie da się, tak? Przestajemy być wrażliwi na śmierć, jeżeli codziennie na nią musimy patrzeć. Natomiast uświadomiłam sobie, że ci, którzy mieszkają naprzeciwko Płaszowa, ci, którzy mieszkają w blokach, które zostały postawione na terenie, gdzie wcześniej były baraki SS, no właściwie wyglądają codziennie rano przez okno i widzą teren, który jest olbrzymim cmentarzem 10 tysięcy ludzi. Więc jak się żyje w tym kraju, w którym nas z niczego nie zwolniono? Tak? Nie dostaliśmy żadnego symbolicznego gestu rozgrzeszenia. Nieustannie patrzymy w twarz miejsca, które jest miejscem czyjegoś pochówku, czyjegoś spoczynku. I tutaj następnym takim elementem naszego myślenia była książka Timothy'ego Snydera z Krwawionej Ziemi, która jest wystarczająco głośna, że nie trzeba o niej wiele mówić, ale Snyder tam opowiada bardzo mocno. Wyobraźcie sobie Państwo, bo mówię oczywiście do czytelników na Zachodzie, wyobraźcie sobie Państwo teren, który wcale nie jest bardzo duży. Tak? To jest teren między nawet nie Berlinem, tylko Poznaniem, a Mińskiem od góry, od krajów, od Litwy, Łotwy, Estonii, po Krym, tak mówi Snyder, na którym w ciągu 10 lat zgładzono 14 milionów ludzi. To jest tak olbrzymia liczba, że bardzo łatwo sobie uświadomić, zwłaszcza jak pomyślimy o tym, co się dzieje poza obozami, jeśli myślimy o akcji Reinharda, że właściwie w każdej wiosce jest grób, tak? W każdej wiosce gdzieś leży ktoś, kto został rozstrzelany, zabity, a jeżeli nie ma jego grobu, to jest miejsce, w którym to zrobiono. W związku z czym właściwie pomyślałam sobie, że środkowa Europa w gruncie rzeczy nie dorobiła się własnego języka, opisu własnego doświadczenia związanego z masowym ludobójstwem na tych terenach. Że korzystamy z wyobrażeń, które były budowane poza tym krajem, z powodów oczywiście politycznych, tak? Tutaj ten język się nie mógł rozwijać z różnych bardzo skomplikowanych powodów, ale przede wszystkim z tego jednego. I ten dyskurs, który do nas przychodzi, jest takim dyskursem, który ma swoje wymagania i łatwo sobie to uświadomić, czytając wspomnienia Claude'a Lanzmanna z czasów, kiedy on tutaj przyjeżdżał do Polski kręcić materiały do Shoah. Jest taka kapitalna scena, która dla mnie bardzo, bardzo wiele znaczy. No, on opowiada, jak przyjechał do Sobiboru, opowiada to francuskiemu psychoanalitykowi, opowiada to w psychoanalitycznym piśmie Rêve psychoanalizy. Mówi tak, że pojechałem do Sobiboru i mówią, dobrze, ale gdzie to był ten obóz, tak? No, gdzie on się zaczyna? Tak? No, dobrze, jestem na tej polanie, ale odkąd? Tak? Gdzie jest ten moment, w którym ja mam być symbolicznie zaangażowana? Tak? Gdzie jest ten moment, kiedy mam już wejść na jego teren? Nic nie widać, tak? Nie mamy zasieków, bramy, tak jak mamy wciąż jeszcze w Birkenau. W większości miejsc, poza tymi dużymi obozami w Polsce, jeżeli pomyślimy o obozach pracy, o obozach internowania, właściwie w każdym mniejszym mieście gdzieś był taki obszar, który był wygrodzony, gdzie byli internowani więźniowie. W sili nie wiemy, gdzie to się zaczyna. I Lanzmann prosił swojego przewodnika, żeby on pokazał. I on mówi, no dobrze, pokażę panu. To tu zaczynał się, tu była pierwsza palisada, tu była druga. I na to Lanzmann mówi, i w tym momencie wyobraziłem sobie siebie, jak przekraczam tę granicę. I mówię sobie, więc po tej stronie życie, po tej stronie śmierć. I ta scena z Lanzmannem uświadomiła mi, że właściwie tego pragnie ktoś, kto został wychowany w Europie Zachodniej, gdzie obozów zagłady nie było wcale, gdzie obozy internowania zdarzały się rzadko. Że on chciałby wiedzieć, że to jest tu, że to można ogrodzić, że to można zaznaczyć kamieniem, że można tam wybudować muzeum. A co ma zrobić ktoś, kto mieszka w kraju, gdzie właściwie co krok jest grób, jest masowy grób, jest ślad po tym masowym grobie, bo była to kiedyś ekshumacja. Co ma zrobić ktoś, kto mieszka w Krakowie i nagle przejeżdżając właściwie tramwajem, przejeżdża tuż koło obozu, gdzie zginęło 10 tysięcy ludzi. Nie mamy języka, żeby to nazwać. Nie mamy też języka, żeby nazwać takie miejsca, które są nie dość oznaczone albo nieoznaczone wcale. I zaczęliśmy się zastanawiać, jak sobie poradzić terminologicznie z tym problemem, jak o tym mówić. I jednym z takich miejsc, które nas naprowadziły na pomysły, o których na końcu będę opowiadać, to
To jest fragment dziedzictwa Henryka Grynberga, który, wiadomo, w tym tekście szuka grobu swojego ojca. W końcu znajduje, w końcu miejscowi prowadzą go na ten wzgórek, gdzie leży jego ojciec Adrian. I zobaczcie Państwo, co miejscowi mówią, że kopane tu było, bo to nie w samym dole, nie w tej gliniance leży ojciec, tylko pod górką. Tak mniej więcej jak ta góreczka jest. Teraz to jest zasmerane, ale mniej więcej w tym miejscu. Kiedyś to było znać, bo taka trawka zielona rosła. Na to się Grynberg pyta, czy była wyższa? No, zieleńsza, odznaczała się. Jak słowik krowy pasał, to mówił, że o, tu Abraham pochowany. To poczucie, że trawa jest zieleńsza, jest oczywiście być może tylko subiektywnym rodzajem projekcji, jakimś rodzajem fantazmatu, rodzajem wyrzutu sumienia, który w ten sposób jest ewokowany. Nie wiem, być może naprawdę była zieleńsza. Ci, którzy zajmują humanistyką nieantropocentryczną, będą mówić o tym, jakie znaczenie mają rośliny, które wyrosły na ludzkich prochach. Ten rodzaj badań nad Holokaustem całkiem dobrze się rozwija, więc można to czytać nawet całkiem dosłownie powiedzieć, tak? Rzeczywiście ta trawa była zieleńsza, miała biologiczne podstawy do tego, by być. Natomiast jakby ten fragment, który na filmie Pawła Łozińskiego wygląda tak, właśnie zaczyna się ekshumacja w tym miejscu, uświadomił mi, że tak naprawdę w bardzo wielu miejscowościach, zwłaszcza tam, gdzie mieliśmy do czynienia z tym, co Jan Dragowski opisał jako Judenjagd, czyli tym dobijaniem Żydów, którzy uciekli, którzy wrócili, tam, gdzie mamy do czynienia z tymi wstydliwymi grobami, czyli nie grobami z akcji Reinhardta, do których łatwo ludność miejscowa może się odnosić, bo to nie są, i to nie było ich sprawstwo, tak? Gorzej jest z takimi miejscami, gdzie sprawstwo jest jakby miejscowe, o tym w tej chwili coraz więcej wiemy. Że mamy takie miejsca, które tak naprawdę wciąż jeszcze nie podległy ekshumacji, że wciąż jeszcze ta wewnętrzna wiedza tego zamkniętego kręgu jest i wiemy, że w tamtym kamieniołomie kiedyś ktoś kogoś wrzucił, a w tej studni tam jest tych pięcioro. No i wiemy, że po wojnie ekshumowano takie miejsca, że były procesy, natomiast historycy mówią, że to jest czubek góry lodowej. Więc jak się żyje w takim kraju, w którym przechodzi się koło takich miejsc, w którym zakopywano Żydów w ogródku, jeżeli zostali złapani w domu. No, są takie sytuacje, w których groby były za karę robione w krepisku wewnątrz domu. Jak się żyje, tak? Nie mamy tego komfortu, który można mieć w Berlinie, bo ma 2711 steli, które nam powiedziały, spłaciliśmy nasz dług. Nie, my mamy to krok w krok koło siebie. I to jest dokument, który dostałam od moich znajomych pracujących w IPN-ie, jeden z tysięcy dokumentów, które prawdopodobnie wyglądają bardzo podobnie. Niejaki Jan Michon pisze już trzeci raz do kolejnej instytucji, tym razem do komisarza wojewódzkiego do spraw produktywizacji ludności żydowskiej, protokół z 1947 roku. I Jan Michon prosi o to, by ekshumowano dwójkę Żydów, którzy leżą na jego polu i uniemożliwiają, jak tutaj jest to powiedziane, normalną gospodarkę. Michon opisuje to tak, ten dokument w ogóle według mnie jest doskonałym tekstem do obserwowania, grodzi się język mówienia o tym, co się wydarzyło pod koniec wojny, tuż po wojnie, wśród Polaków, bo mamy te przekreślenia. Tekst, który tutaj był szczątków Żydów, przekreślono na grobów Żydów, potem pomordowanych przez ludność miejscową wykreślono w gromadzie Szarwart, powiat Dąbrowa, województwo krakowskie. Obywatel Michon Jan, właściciel gruntu w gromadzie Szarwart, oświadcza, że na jego gruncie w polu pod Laskiem pochowani są Żydzi, dwie osoby, kobieta i mężczyzna, według opinii miejscowej ludności nazwiska Rajchowie, którzy zamordowani zostali przez nieznanych sprawców ostrymi narzędziami, prawdopodobnie siekierami z końcem grudnia 1944 roku. Oczywiście w tym tekście bardzo wyraźnie widać, jak zdający relacje zdradza się to
to znaczy niewątpliwie musiał mieć udział albo w samym morderstwie, albo w pochówku, albo znał kogoś, kto w tym wziął udział, bo zna zbyt wiele szczegółów, wie kto leży, jak się nazywał, co się stało, jak został zamordowany. I to, że prosi o ekshumację tych dwóch ciał, wskazuje na to, że życie wobec grobu jest oczywiście niemożliwe. Grób musi zostać symbolicznie opracowany, żeby można było wobec śmierci istnieć. Ten rodzaj gestu, który musi wykonać Michon Jan, to znaczy skręcić pług, by ominąć te dwa ciała, jest tym gestem właśnie wydarcia nas z tej normalnej gospodarki, jak on to określił, z tej codzienności. Więc miejsca takie, które są naznaczone tymi niechcianymi śmierciami na terytorium Europy Środkowej, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To nie jest tylko kwestia Polski. Myślę, że można by było tutaj wymieniać bardzo wiele lokalizacji. Austriacki Palerhof, gdzie w czasach I wojny światowej był obóz internowania dla Rusinów, w których podejrzewano możliwą kolaborację ze stroną rosyjską. 14 tysięcy ludzi, 1200 zmarło z głodu i zimna, bo po prostu nie zbudowano już żadnych baraków, a kazano im przetrwać zimę. To było miejsce pielgrzymek Rusinów. Po czym to zabetonowano, więc jeżeli Państwo będziecie lądować tam na lotnisku, to właśnie znajdziecie się dokładnie w tym miejscu. Niemcy zresztą mają takie powiedzenie, że jeżeli jest jakaś trudna pamięć, to znaczy, że wybudowano na tym miejscu parking. W związku z tym tego rodzaju obiekty czasem zyskują właśnie takie opracowania, a nie wcale te opracowania upamiętniające. Takich miejsc znajdzie się mnóstwo na Bałkanach. Są też miejsca związane z martyrologią cyganów. Jest takie miejsce, które się nazywa Lety w Czechach, gdzie był obóz internowania cyganów, w którym w tej chwili jest wielka chlewnia. I od 1995 roku cygańskie, romskie grupy proszą władze czeskie o zlikwidowanie, wykupienie z prywatnych rąk tego miejsca i jakieś upamiętnienie. No, niestety wciąż jest tam pad i nic się nie dzieje. Upamiętniono męczeństwo Romów na lokalnym cmentarzu. Tak to wygląda. W chorwackiej Glinie Ustasze zgromadzili ludność z kolei, czy Chorwaci zgromadzili ludność innonarodową w kościele i zatłukli ich po prostu pałkami, 2,5 tysiąca ludzi. W związku z czym takich miejsc w Europie Środkowej jest niesłychanie dużo. I problem polega na tym, że w wyniku czystek narodowych, w wyniku przesunięć geopolitycznych, miejsca śmierci, męczeństwa danej grupy ludności często wypadają nie w tym miejscu, w którym powinny. To znaczy tam, gdzie Romów już nie ma, jest miejsce martyrologii Romów, tam, gdzie Żydów już nie ma, jest miejsce zabójstwa Żydów, tam, gdzie nie ma Słoweńców, są Chorwaci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta ludność miejscowa nie ma interesu w upamiętnianiu tego miejsca, ponieważ w gruncie rzeczy burzy to ich własną tożsamość, którą tutaj budowali po wojnie. Co z takimi miejscami w związku z tym zrobić? Próbowaliśmy to, i to był nasz główny problem, jakby z tym skończyliśmy nasz projekt. Jak nazwać takie przestrzenie? Jakim językiem w ogóle o nich mówić? Mieliśmy kilka pomysłów, ponieważ w takich analogach teoretycznych można by było parę miejsc znaleźć. W końcu zdecydowaliśmy się na taki termin, którym tutaj zaczęłam z pierwszym slajdem, nie miejsce pamięci, które wcale nie chce się odnosić do tej teorii nie miejsca Marka Orzego, ale jest terminem wyjętym z Lanzmana, który próbował zaprzeczyć miejsce pamięci Pierre'a Nory, która to teoria stawała się coraz bardziej prominentna w tym czasie, kiedy Lanzmann opowiadał o swoim projekcie. Więc dla mnie ten termin wciąż nie jest dobry, tak bym powiedziała, bo tutaj akurat miejsca jest za dużo, a pamięci za mało. I przeczenie pierwszego członu tego terminu jakby jest mylące. Być może powinniśmy powiedzieć miejsce niepamięci, ale wtedy musielibyśmy zdecydować, czym jest niepamięć, bo to nie jest to samo, co zapominanie, prawda? To jest jakiś rodzaj innej działalności, jakiejś wolicjonalnej chęci niepamiętania, zapomnienia, ale takiego, które się dzieje, bo chcemy, żeby nie pamiętać. Nie wiem, być może miałbym przejrzeć całą teorię pamięciową w poszukiwaniu teorii niepamięci właśnie.
I na koniec chcę Państwu tylko opowiedzieć o tym, że to, co nas najbardziej w czasach pobytu na terenie Płaszowa zadziwiło, to jest to, co mniej więcej tutaj zaczyna być widać. Zaraz Państwo zobaczą następne slajdy. To znaczy żywość tego miejsca. Kolejnym problemem, przed którym stajemy w Europie Środkowej wobec tego rodzaju miejsc pochówku, w którym ta trawa jest zieleńsza, jest to, że żywe życie na nim nie wymarło. Tam cały czas coś się dzieje. Tak, to, żeby Birkenau nie został zarośnięty kwastami i roślinami, wymaga pracy, tak? Wymaga nieustannej interwencji ludzkiej. Tam, gdzie tej interwencji nie było, teren, który był wygolony do zera, tak? Który był po prostu białą skałą, jest zarośnięty bujną roślinnością. Wygląda niesłychanie żywotnie, witalnie, prawda? Jest pełen życia. Ta pełnia życia jest oczywiście czymś, co jest bardzo trudne do przełknięcia, co sobie uświadomimy, gdzie jesteśmy. Ale z drugiej strony sobie zastanawiamy się, że tych miejsc jest tak dużo. Czy gdybyśmy wszystkie wyłączyli z życia, to gdzie byśmy my byli, tak? Jakby nam się żyło, skoro byśmy przechodzili od cmentarza do cmentarza? Może te miejsca mają prawo do powrotu do życia, ale do jakiego stopnia mają prawo, skoro tam są prawo ludzi? Co z tym wszystkim zrobić? To było pytanie, które nas dręczyło długo, aż wpadliśmy na pomysł, że właściwie jedynym sposobem mówienia o tym jest brak, jakby przestaliśmy mieć ochotę oceniać, zaczęliśmy to obserwować i analizować, jak mieszają się porządki, które z punktu widzenia dyskursów, tutaj w cudzysłowie, zachodnich, ale tych dyskursów gotowych, powinny być rozłączne. Lanzmann był zawsze oszołomiony w sensie negatywnym tym, że można żyć tak, w takim miejscu. W Europie Środkowej nie mamy innego wyjścia. Musieliśmy wyprodukować jakieś sposoby funkcjonowania. Co z tym zrobić? To jest pytanie otwarte. Ja nie mam odpowiedzi na to. To jest coś, co wydaje mi się, będzie wymagało wielu lat, długich badań, wielu badaczy, żeby odpowiedzieć na tak skomplikowany, na tak skomplikowany problem. To ja zakończę wierszem, żeby tradycji stało się zadość. Nie, nastojąca. Wierzę się, czy ta nastojąca. Zdecydowanie. Wierszem poety, który urodził się i wychował niedaleko stąd, po tamtej stronie zamku. Być może najwybitniejszego poety języka jidysz. Być może najwybitniejszego poety żydowskiego, piszącego o Shoah. I to jest wiersz o tym, że nie ma języka, że nie ma słów. Już prawie. Jakuba Bladsteina. Już zatraciliśmy prawie wszystkie słowa. I wnet zamilkną bełkocące usta. Skąd nam czerpać, gdy dziedzictwo puste? Skąd porywy święte zjawią się od nowa, ku radości? Grymas dziecka, mowie obcej podobny, a słowa, błyski zdradzieckie, gasną w blasku żałobnym. A ich treść popiołem, a ich treść